To dzisiejsze wydarzenie, na które Państwa zaprosiliśmy, ma taki w zasadzie wymiar symboliczny, ale myślę, że długo oczekiwany przez mieszkańców naszego województwa. Dziś na budynku Urzędu Wojewódzkiego Województwa Opolskiego pojawia się z powrotem flaga Unii Europejskiej. Flaga, która jest symbolem naszej przynależności do Unii Europejskiej, a niestety kilka lat temu została z tego budynku zdjęta. Ile wartości i ile mamy korzyści z uczestnictwa w tej wspólnocie, to myślę, że nikogo nie trzeba tutaj przekonywać. Dzięki temu, że od 20 lat Polska i Opolszczyzna jest w Unii Europejskiej, możemy cieszyć się wielkimi inwestycjami, rozwojem, nie tylko tym, które obserwujemy tutaj w naszym kraju, ale też skierowanym do mieszkańców, do obywateli. Mamy szalony postęp, jeśli chodzi o wyposażenie, o infrastrukturę, choćby naszych szpitali, inwestycje drogowe, inwestycje w ochronę klimatu, inwestycje w edukację tak mi bliską, nie tylko tą infrastrukturę, ale też i rozwój młodych ludzi, którym otworzyliśmy drzwi na szeroki świat. Mamy korzyści, których może nie doceniamy, a szczególnie młodzi ludzie, którzy urodzili się już w czasie, kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, może wydaje im się, że to jest coś, co jest zastane i zawsze tak było. My jednak i nasze pokolenia, nasze i naszych rodziców wiemy, że kiedyś było inaczej. Cieszymy się z tych zmian. Cieszymy się z tego, że możemy w tym roku świętować 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że wartości jako ambasadorca Polskiej Unii Europejskiej te są mi bardzo bliskie. Czym jest dla mnie Unia Europejska? No przede wszystkim możliwość wsparcia, współpracy. To otwartość, to wielokulturowość, to walory możliwości rozwoju nie tylko naszego kraju, ale przede wszystkim każdego człowieka. I w związku z tym, że stawiamy, tak jak Unia Europejska 20 lat temu otworzyła swoje drzwi do naszego uczestnictwa Polski w tym związku, w tym sojuszu, w tej Unii, tak my dzisiaj też symbolicznie otwieramy się na obywateli naszego województwa, na naszych mieszkańców, likwidując, otwierając bramki do Urzędu Wojewódzkiego, czego świadkiem symbolicznego otwarcia Państwo przed chwilą byli. Mam nadzieję, że Urząd Wojewódzki od teraz będzie się kojarzył tylko z urzędem przyjaznym, otwartym na obywateli. Natomiast te symbole niech będą podkreśleniem tych zmian, które nastąpiły już od 15 października, które nastąpiły z woli mieszkańców, Polaków, z woli naszych obywateli.